Ciężko mi cokolwiek o tym meczu dzisiaj powiedzieć, taki trochę słodko-gorzki. Wygrywamy 4-3, ale niestety wyniki, które są na innych stadionach, się do nas nie ułożyły i kończymy ten sezon na 7 miejscu. O tym spotkaniu dzisiejszym porozmawiamy później, natomiast chciałem się Ciebie zapytać z przekleju tego całego sezonu, takie dwa momenty. Pierwszy taki słodki z Twojej strony, taki, po którym się najbardziej cieszyłeś, który najbardziej Ci zapadł w pamięci, i taki gorzki, za który może nie, że jest Ci wstyd, ale po prostu o którym chciałbyś bardzo szybko zapomnieć tutaj w Podbeskidziu. To znaczy, jak mam być szczery, boli mnie to, że nie awansowaliśmy do baraży. Uważam, że mieliśmy zespół minimum na to, żeby być w tej pierwszej szóstce, ale prawda jest taka, że na własne życzenie, po naszych błędach, i to karygodnych, no bo tak sobie trzeba to szczerze powiedzieć, już jest po sezonie. Skończyliśmy na 7 miejscu i myślę, że jest to sprawiedliwe co do naszej oceny w tym sezonie, bo popełniliśmy zbyt dużo błędów. Zresztą nawet dzisiaj ten mecz pokazał, że już nie chcę mówić nic złego na Aresowie, ale jest to zespół raczej tam z dołu tabeli i dzisiaj pokazał nam, że mogą nam 3 bramki strzelić tutaj na stadionie, więc to nie świadczy o nas dobrze i niestety, no co tutaj dużo mówić, no na własne życzenie nie jesteśmy w tej szóstce, ale mam nadzieję, że Podbeskidzie wyciągnie wnioski i będzie dużo lepiej w przyszłym sezonie. Z mojej perspektywy trybun wyglądało na to, że bardzo Ci w tym spotkaniu dzisiaj zależało. Podchodziłeś pod piłkę, szukałeś tej gry i można powiedzieć, że byłeś takim motorem napędowym dzisiaj zespołu. Kończymy ten sezon, tak jak wspomnieliśmy, na 7 miejscu, ale czy ten zespół, na ile więcej ten zespół było stać, Twoim zdaniem? No na pewno na dużo więcej, tylko że mówię, no popełniliśmy w grze obronnej całego zespołu, bo nie mówię, że tutaj sama obrona zawiniła, tylko w grze obronnej całego zespołu popełniliśmy zbyt dużo błędów i to karygodnych, tak jak wspomniałem, no są to dziecinne błędy i niestety musimy, tak jak dzisiaj, musieliśmy nadganiać i gonić ten wynik i to nie jest łatwe, tak, okej, dzisiaj się udało, ale to za późno, trzeba było patrzeć wstecz i wygrać z 2 mecze więcej, może byśmy mieli więcej tego szczęścia i bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu, tak. Bo wyniki, tak jak widzimy, trochę się ułożyły pod nas, no ale zawsze powtarzam, trzeba liczyć na siebie, a nie na innych i trzeba było udowadniać to przez cały sezon, a nie tylko na koniec. I teraz, no mówię, no straciliśmy za dużo tych punktów takich tak za łatwo i to mnie najbardziej boli, bo trenowaliśmy dobrze, treningi były naprawdę fajne i ciężko pracowaliśmy i przykro mi tylko z tego powodu, że nie podołaliśmy tutaj na meczach. Super, dziękuję bardzo.